Konferencja została przeprowadzona bardzo sprawnie i przypadła do gustu tym, którzy w niej uczestniczyli. Frekwencja była imponująca. Jestem bardzo zadowolony. Frekwencja dopisała. Pierwsza Dolnośląska Konferencja Sportowa, na pewno nie ostatnia. Myślę, że już będzie miała charakter cykliczny, że wpisze się na stałe w kalendarz tego typu imprez. A prelegenci, mam nadzieję, że dobrze dobrani, że grupy tematyczne Państwu przypadły do gustu. No chodziło o to, żeby te zagadnienia, które najbardziej nurtują kluby sportowe czy działaczy sportowych, żeby podać w takim pigułce i z praktycznego punktu widzenia. W jakim zakresie można było poszerzyć swoją wiedzę? Podczas spotkania poruszono wiele tematów. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się wielu istotnych kwestii dotyczących ich pracy. Dowiedzieli się wielu ciekawych spraw dotyczących finansowania klubów sportowych, istnienia klubów sportowych jako organizacji pozarządowych, bo kluby sportowe to nie tylko duże spółki akcyjne grające w ligach zawodowych, to także kluby mniejsze, które borykają się z problemami finansowymi, podobnie jak i te większe kluby też borykają się, dlatego tutaj kwestie finansowania, znajdowania dodatkowych środków, ale też kwestie marketingowe, kwestie związane z budowaniem wizerunku klubu, tak by sponsorzy dobrze ten klub postrzegali i kwestie prawne. Tutaj na przykład bardzo dużo luk związanych jest, bardzo dużo niedociągnięć, niedomagań związanych choćby z kontraktami z zawodnikami, z zawodniczkami. To dalej jest coś, co kolokwialnie mówiąc kuleje. Zorganizowanie konferencji było związane z oczekiwaniem rynku. Do tej pory nie mieliśmy podobnych działań na terenie Dolnego Śląska. Prawda jest taka, że ten pomysł zrodził się od samych działaczy. Obsługując ich prawnie, rozmawiając z nimi, słuchając jakie mają problemy, jakie zgłaszają postulaty, to wszystko skłoniło nas do tego, że warto zorganizować konferencję, na której można właśnie w praktyce i podpierając się teorią przedstawić wszystko, co najlepsze dla polskiego sportu, żeby ta profesjonalizacja, o której się tak często mówi, żeby rzeczywiście kluby się rozwijały i żeby ta profesjonalizacja następowała. Pierwsza konferencja za nami, kolejne prawdopodobnie przed. Organizatorzy podkreślają, że nie był to jedyny event związany z tematem. Czy to będzie rok 2015, czy wcześniej, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast no, przyjdzie czas na pewno, jak to przy wszystkich różnych projektach, czy to przy organizacji imprez sportowych, czy przy organizacji właśnie tego typu konferencji, czy innych eventów, które z założenia mogłyby być cykliczne. No, przyjdzie czas podsumowań, czas spotkań, podsumowania takiego projektu, no i zastanowienia się, czy ten projekt miałby dalej funkcjonować, jeżeli to jak. Konferencja odbyła się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Mocna kadra seniorów jutro zakończy zmagania w indywidualnych mistrzostwach Polski. Dobrze spisują się panie, nieco gorzej panowie. Jeżeli chodzi o panie, to mamy dalej dwie szanse na medale. Nawet na złoto, tak, Jola Zawadzka tutaj prezentuje bardzo dobrą formę mimo porażki z obecną mistrzynią Polski. Moniką Soćko w chwili obecnej zajmuje pierwszą lokatę. Też blisko podium jest Iweta Rajlich. No jeżeli chodzi o pani, o panów, to jest dużo gorzej. No niestety tutaj nie jest to nasz rok, ale zawody jeszcze trwają. Zakończyły się już natomiast zawody w Jastrzębiej Górze. Tam rywalizowali juniorzy w kategorii do lat 16. U dziewcząt wygrała Aleksandra Dadeło. Brąz zdobył w gronie chłopców Przemysław Piotrowski. To jest zdecydowanie mój największy sukces. Niespodzianka przy okazji. Nigdy nie miałam złotego medalu w Mistrzostwach Polski w szachach klasycznych. Miałam tylko srebro i brąz. Więc no zdecydowanie jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Zawody dla naszej szachistki rozpoczęły się nie najlepiej, później jednak poszło z górki. Przegrałam bardzo pechową pierwszą partię, no później się odbiłam, już grałam bez żadnej presji, bo no byłam świadoma tego, że jednak będzie ciężko cokolwiek osiągnąć. Moje przeciwniczki się chyba za bardzo stresowały i przejęły tym wszystkim, no i udało mi się wygrać. Szczęśliwy przynajmniej z występu dwojga zawodników musi być dyrektor Polonii. Choć jedni zaskoczyli pozytywnie, inni nieco rozczarowali. Zdobyliśmy dwa medale, złoty Oli oraz brązowy Przemka. Jeżeli chodzi o juniorów, to no wiadomo, lepiej i gorzej, tak? Były niespodzianki tutaj, może też nie do końca, ale
walka o medale była, medale są. Niedosyt jest taki, że niektórzy faworyci mogli też przywieźć krążki i ich nie przywieźli. Aktualna mistrzyni Polski juniorek do lat 16 stawia przed sobą kolejne wyzwania na rok 2014. Teraz po podbiciu kraju ruszy na podbój za granicę. Zdecydowanie przez Europę i świata będę tam walczyć. Będzie ciężko. Zobaczymy, może się uda, może nie. Będę się starać w każdym razie. Szczegóły dotyczące funkcjonowania klubu z Wrocławia można znaleźć na stronie www.poloniawrocław.pl. Impel z Trójmiasta wrócił w dobrych nastrojach, wygrał pierwszy mecz 3-0. Nastrój nieco zmącił fakt porażki w drugim spotkaniu 2-3. Wrocławianki były przecież o krok od prowadzenia w serii 2-0. Jesteśmy w nastrojach bojowych, to na pewno można powiedzieć. Myślę, że możemy być całkiem zadowolone z rezultatu, jaki przywiozłyśmy z Sopotu. No na pewno troszeczkę mamy w głowach to, że no, na własne życzenie, można powiedzieć, przegrałyśmy ten drugi mecz, byłoby już 2-0 w rywalizacji dla nas. No i we Wrocławiu na pewno zagrałoby się ciut łatwiej, no ale póki co mamy zaliczkę, mamy jedno zwycięstwo. Teraz zagramy dwa mecze we Wrocławiu. No i mam nadzieję, że będziemy potrafiły zakończyć tą rywalizację tutaj. No a jak nie, no to wrócimy jeszcze do Sopotu. Optymistą jest trener wrocławskich siatkarek. Przypomina, że jego podopieczne we własnej hali spisują się bardzo dobrze. Orbita z pewnością może być naszą przewagą. Przypominam, że w tej hali w tym sezonie przegraliśmy ledwie dwa mecze. Dla Sopotu spotkania u nas, a w Ergo Arenie to będą dwa światy oczywiście. Impel ciężko pracuje przed meczami w domu. Siatkarki z Wrocławia podkreślają, że duży wpływ na wynik będzie miała zagrywka. Ten element musi być opanowany do perfekcji i, co trudniejsze, perfekcyjnie też zrealizowany w meczowej batalii. Zagrywka jest takim naprawdę bardzo ważnym elementem. Jak odrzuci się rywalki od siatki, no to już wiadomo, że łatwiej jest się grać. W tym drugim spotkaniu i Frałka, i Aga Konkolewska pokazały, że naprawdę zagrywką można dużo szkody zrobić. Można wygrywać sety, a czasami można wygrywać mecze. Na pewno musimy popracować także nad wyeliminowaniem własnych błędów. Na pewno troszeczkę to przyjęcie musimy poprawić i skuteczność ataku z takich piłek sytuacyjnych. Jeżeli to poprawimy i zagramy na 100% swoich możliwości, no to ja jestem pozytywnie nastawiona, że możemy wygrać te dwa mecze tutaj. Sopotowi ciężko będzie zaskoczyć Impel i odwrotnie. Oba zespoły znają się przecież doskonale. W pierwszych meczach atomówki nie zagrały niczego nowego. Nie, nie było zaskoczenia ze strony mistrzyń Polski. Grały to, co wiedzieliśmy, że będą grać. Nie ma czasu na wprowadzanie rewolucyjnych zmian. Trzeba grać po prostu na wysokim poziomie. Myślę, że to oba zespoły ostatnio zrobiły. Rywalizacja w półfinale Mistrzostw Polski trwa do trzech wygranych. Trzecie i czwarte spotkanie w poniedziałek i we wtorek w hali Orbita. Oba zespoły przystąpiły do treningu w mocno okrojonych składach. W barwach gospodarzy zabrakło Taja Ufindena, Troja Bachelora. W zespole z Zielonej Góry nie pojechali Jarosław Hampel i Andreas Jonsson. Także Piotr Protasiewicz. Czterech pierwszych szykuje się do Grand Prix. Protasiewicz narzeka na kłopoty zdrowotne. Trening rozpoczął się dobrze dla gości, którzy już w drugim biegu uzyskali wyraźną przewagę. Kolejne podwójne zwycięstwo odnieśli w czwartym starcie i objęli prowadzenie 15-9. Wrocławianie szybko wyrównali na po 18. Zwycięstwa 5-1 w biegach 9 i 10 dały 8 punktów przewagi Falubazowi. Gospodarze zdołali odrobić 4 oczka w 13 starcie. Dzięki podwójnej wygranej Patryka Dolnego i Macieja Janowskiego zmniejszyli stratę do 2 punktów. Ostatnie dwa biegi kończyły się jednak remisami. Zespół z Wrocławia może w tych przypadkach mówić o dużym pechu. Defektowały bowiem maszyny Janowskiego i Jurijcy Pawlicia. Ostatecznie Falubas zdobył stolicę Dolnego Śląska, wygrywając różnicą 2 punktów. Najlepiej w zespole gospodarzy zaprezentowali się Tomasz Jędrzejak, zdobywca 12, i Patryk Dolny, zdobywca 10 punktów. W pierwszym meczu nowego sezonu Ekstraligi Betard Sparta zmierzy się 16 kwietnia ze Stalą Gorzów. Polski snooker poszedł mocno do przodu. Biało-czerwoni jeszcze do niedawna nie mieli szans na nawiązanie walki z europejską czołówką. Teraz brak podium jest traktowany jak porażka. W Bukareszcie Krzysztofowi Wróblowi nie udało się wywalczyć medalu. Przed samymi zawodami rozmawiałem z moim kolegą z drużyny Mateuszem Baranowskim i mówię, zwróć uwagę, jak teraz Polacy są tutaj postrzegani. Jedziemy jako jedni z faworytów, zajmujemy 5. miejsce Mistrzostw Europy i jest niedosyt. Kiedyś takie zdarzenia nie miały w ogóle miejsca. Teraz, jeżeli Polacy są w grupie rozstawieni, oznacza to, że są bardzo silnymi
zawodnikami, traktowani bardzo poważnie. Z jednej strony oczywiście brakuje powtórki medalu Mistrzostw Europy, aczkolwiek no wiemy, jak jest w sporcie, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Para Mateusz Baranowski i Krzysztof Wróbel odpadła tym razem w ćwierćfinale. Najlepsi polscy snukarzyści szybko o starcie w Bukareszcie muszą zapomnieć. W czwartek w Banda Club we Wrocławiu rozpoczną się indywidualne mistrzostwa naszego kraju. Mistrzostwa Polski to jest turniej, dla mnie turniej ogólnopolski, każdy jeden ma podobny poziom. Grają wszyscy najlepsi zawodnicy kraju. Czy uda się gdzieś zajść daleko, to już czas pokaże. Przygotowany jestem. Miałem teraz właśnie te Mistrzostwa Europy. One jeszcze jakby podbudowały mnie w sensie tego wyniku, ale też dały mi możliwość obycia się ze stołami. Cały czas byłem na bieżąco w toku gry turniejowej. To jest inna gra niż gra treningowa, więc te sparingi takie już na noże, jak my to mówimy, na pewno dają dobrą lekcję przed takimi zawodami, jakimi są też Mistrzostwa Polski. Wrocławskie Mistrzostwa Polski szykują się bardzo ciekawie. Nie zabraknie czołówki krajowych snukerzystów. Wielkie oczekiwania po starcie w domu ma nasz wrocławski faworyt. Nie mogę powiedzieć, że nie jestem przygotowany, bo dużo trenowałem. Grałem teraz w Mistrzostwach Europy. Owszem, może 2-3-4 dni teraz zrobię sobie przerwy, ale od pojutrza zaczynam solidny trening. Do tego 10 kwietnia muszę być super przygotowany. A czy uda się wygrać? Czas pokaże. Wiadomo, wszyscy przyjeżdżają, każdy chce wygrać. Dla mnie zawsze minimum w Mistrzostwach Polski, takie, które mnie zadowoli, to jest medal. Wróbel będzie się skupiać nie tylko na grze, będzie pełnić przecież rolę i gracza, i organizatora. Jest ciężko dopiąć wszystko na ostatni guzik i być jeszcze tutaj zawodnikiem, a oprócz tego jeszcze spełnić oczekiwania tutaj kibiców lokalnych. Miejmy nadzieję, że po raz kolejny się uda. W zeszłym roku był to finał osiągnięty. W tym roku, jeżeli bym doszedł do finału, byłbym bardzo, bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o samą już organizację, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby nie było żadnych problemów. Miejmy nadzieję, że wszystkie nasze plany się ułożą i zapraszamy na świetny turniej. Najlepsi snukerzyści od czwartku 10 kwietnia we Wrocławiu, wcześniej, bo już od piątku 4 kwietnia promocja mistrzostw w galerii Sky Tower. Kibice rugby nieco rozczarowani. Już planowali sobotę z tą dyscypliną w roli głównej. Plany jednak w ostatniej chwili zostały zmienione i ich pupile z KS Rugby we Wrocławiu nie zagrają. Druga liga rugby wznawia w Polsce rozgrywki. Rozpoczynamy rundę wiosenną. Niestety we Wrocławiu to rozpoczęcie będzie trochę opóźnione. Jest to spowodowane rozgrywanym meczem reprezentacji Polski rugby, która gra mecz Pucharu Narodów Europy w Siedlcach. My mieliśmy grać mecz w sobotę, niestety właśnie ze względu na reprezentację musieliśmy ten mecz przełożyć aż na 26 kwietnia, a przeciwnikiem będzie nie byle kto, bo przyjeżdża sama Legia Warszawa, czyli lider naszej ligi i też drużyna aspirująca do najwyższych właściwie trofeów w Polsce. Zanim Legia Warszawa, zespół z Wrocławia czeka więc rywalizacja z innymi drużynami. Sezon wrocławianie rozpoczną w kolejną niedzielę wyjazdem na Górny Śląsk. 13 kwietnia rozegramy mecz 7 kolejki ligi z Rudą Śląską. Będziemy grać w Bytomiu, czyli też nie w Rudzie Śląskiej, bo ona czeka na swój stadion. Mamy bardzo duży respekt do drużyny z Rudy Śląskiej. O ile w rozgrywkach 7-osobowych te szanse były dosyć wyrównane, tak w pierwszej rundzie Rudzianie pokazali nam, że grają w ogóle lepiej. My jesteśmy wzmocnieni teraz znowu powracającymi do gry Hiszpanem i Francuzami. Natomiast Ruda Śląska wiem, że bardzo mocno ćwiczyła w zimie, wzmocniła swoją formację młyna i będzie to z pewnością bardzo ciężkie starcie. Aczkolwiek myślę, że możemy powiedzieć, że to będzie mecz tak naprawdę o drugie miejsce w lidze. KS Rugby Wrocław najbliższy weekend spędzi w Piotrkowicach Nyskich na zgrupowaniu. Nie będą w nim uczestniczyć wszyscy zawodnicy drużyny. Powrót wielu czołowych rugbistów przeciąga się ze względu na rehabilitację po kontuzjach. W dalszym ciągu mamy problemy z kontuzjami naszych podstawowych zawodników. Są to dosyć poważne urazy, ponieważ zerwanie więzadeł w kolanach to są długotrwałe kontuzje. Cały czas staramy się wzmacniać drużynę. Z jednej strony wdrażamy w pierwszy zespół młodszych zawodników, graczy, którzy jeszcze niedawno dopiero przystąpili do rekrutacji. Z drugiej strony napływają do nas cały czas zawodnicy zagraniczni. W tym sezonie zadebiutuje z nami Nathan Lepostek. Na ostatnim treningu pojawił się zawodnik z Kenii. Prawdopodobnie będziemy mieć jeszcze kilka wzmocnień.
Mamy nadzieję, że przyniosą one pozytywny skutek. Zarządzający klubem nie wyznają zasady tu i teraz. Wybiegają w przód i myślą o wychowaniu kolejnych pokoleń rugbystów. Nasze działania takie promocyjne w szkołach trwają już od 3 lat. Natomiast w tym roku, właściwie dzisiaj, po raz pierwszy rusza Akademia Rugby Tag. To jest taka bezkontaktowa forma gry w rugby, przeznaczona głównie dla dzieci. I też na taki target się nastawiamy, na dzieci w wieku 7 do 11 lat. Same treningi będą prowadzone w poniedziałki i czwartki o godzinie 16.30 w hali piłkarskiej na Niskich Łąkach. Prowadzą go nasi trenerzy, właściwie też rodzice, którzy mają swoje dzieci w tym wieku, dlatego myślę, że będą mieli całkiem dobre podejście. Szczegóły akcji i funkcjonowania klubu na stronie www.rugbywroclaw.com.